Kto 56 raz pielgrzymował, ja 57. Niech się cieszy. Pierwszy ja raz sobie byłam. Pamiętam dwa razy, że opuściłem. 1 kwietnia 1000. To był 55 razy pani. Bogu 2007 roku. Co tyle razy i tych, co mniej, ale jakoś mają tą postawę już takiej wierności w sobie i upraszają mnie. Kto prosi, otrzymuje. Bogu niech będą dzięki dziś za pielgrzymowanie. Warto zwrócić uwagę, co miesiąc chodzimy, że Pan Bóg człowieka cieszy przyrodą. Na różny sposób tę radość z przyrody odbieramy w tym miesiącu. Warto zobaczyć, bo tam w strumyku o metr niżej wody, prawda? Jak w lutym szliśmy, jak tam szliśmy po wodzie, to musiało być ponad metr wody w takim małym strumyczku. Ksiądz Marian, że dziś szliśmy uweseleni Libera, słońcem, kochany, już praży kapłan, i wiatrem. Stulec. Mama nasza powiedziała wiaterkiem. I tymi kolorami, te żółte kwiatki, które można by odnieść do mlecz, tak? Czy mieszek jakiś tam lekarski do... Do dzisiejszego słowa jesteście światłością świata, że światłość to raczej nam się nie kojarzy z taką białą żarówką LED-ową, tylko żółtym, ciepłym światłem. Do tego wciąż jeszcze bzy kwitnące, rzepak kwitnący na żółto. Kwiatki takie niebieskie były, jak niebo, tak błękitne, więc tyle tych bodźców takich. Mimo że ta przyroda, tak, co tam tą smugę kompensacyjną tam na nas gdzieś kondensacyjną spuszcza, a mimo tego świat cieszy stworzony. Także co by człowiek nie chciał zrobić, to jednak ten promień Boży się zawsze gdzieś do nas dostanie. Jeśli się w tym przypadku ruszymy z domu, wyjdziemy, patrzeć, że nasza droga to jest realna walka duchowa, że toczy się walka duchowa o to, żeby nie pójść, jak już ktoś później idzie, żeby zrezygnować. To wszystko widzimy, na oczach się to dzieje. Łaska Boża, że tu po raz kolejny intencja jest przyniesiona przez nas i każdego z pielgrzymów, który tę intencję tutaj przyniósł. Pamiętajmy, że w nas się jakoś też spełnia wierność tych, którzy nie okazują wierności. Po ludzku są nam życzliwi. Spotykano osoby, które kiedyś chodziły, nie chodzą. Po ludzku są życzliwi, jakby się nic nie stało. No nic się nie stało, nam trzeba być wiernym. Także zanim stąd wyjdziemy, też poprośmy, żeby za miesiąc móc tutaj przyjść z prawym sercem. Jutro Dzień Pański, czwarta niedziela po Wielkanocy. Jutro jest rocznica. Piąta niedziela, później już dni krzyżowe i w niebo wstąpienie, więc ten czas wielkanocny się jakoś poświęcił kamień węgielny pod Karmel. Ku zesłaniu Ducha Świętego. 28 piękna muzyka Vittorio Messori, tak? Nie Messori, Morricone. Z misji nie jest świadkiem profanacji Eucharystii 28 kwietnia. To jest wszystko na zasadzie takiej, że nas to tam rozkliwia i tak dalej, ale jest to profanacja Kościoła tak samo jak jutro rocznica. Jak posoborowy stół. Także jedno z drugim naszego dziadka w Berlinie za podanie do bezbożności. I do tego, że kościoły są pod okupacją, dlaczego tam nie wchodzimy? Tego samego dnia Matka Boska, Boga. Nie Sikierka, że powiedziała, że on będzie się objawiała, Sikierka, o 3 maja 43 roku do 15 września 49 roku. O wierze katolickiej, którą wyznajemy. Proszę jutro się uzbroić w cierpliwość, w obecność, żeby przyjść, słuchać ważnego słowa, które mam wiernym do przekazania, do przeczytania, a jakie światła z tego przyjdą, co nam czynić trzeba. Niech Pan Bóg błogosławi, wracajcie szczęśliwie z tego tytułu, że parking w miejscu, gdzie zwykle zostawialiśmy, był w stanie, nie zostawialiśmy samochodu, tam jeden samochód tutaj stoi podstawiony, także jak tam się możemy podzielić, to proszę
Proszę poczuć, jak można dobry uczynek tu wobec Pana, Pani spełnić, tam nie wiem, podwieźć gdzieś do tego skarzędza, czy żeby blisko mieli. Sobie bardzo Państwo cenią wszelkie dobre uczynki, także no, mamy okazję. Jak my mamy okazję spełnić, to możemy nieproszeni sami, także nie przyjmą, ale jak coś, to Panią podwieź, a Pana niech tam przez las idzie. Wracajcie szczęśliwie. Nasz ksiądz Józef Woźniak, kustosz sanktuarium w Tulcach. Urodzony 7 lutego 1913 roku w Hamburgu, więzień Dachau, duszpasterz dla Polonii, 1945 rok, w Hamburgu, mieście Matki Bożej, bombardowanym przez aliantów. W tym roku mamy 1060 rocznicę wyboru świętego papieża Benedykta V, kanonizowanego, zmarłego w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Matko Boża Wszechwładna, Matko Boska Królewska. W tym roku obchodzimy 910 rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Tulce 1 lipca 1114 roku. Księży Józefie Woźniak, wspomagaj nas.